Dobra, sprawdźmy, co przyszykowali dla nas gracze Gwinta tym razem na nadchodzący sezon. Wyniki głosowania Rady do spraw balansu. Dobra, no to jedziemy. Zwiększenie siły, uwaga, Shani. Aha, Wesemir Mentor. Dobra, spoko dla Mentor. Shani? Co, zacznie grać nagle? Ona gra tylko w czarodziejach, nie? Absolwenci! Aha, to tak a propos już czarodziejów widzę tutaj. Piąta siła, no spoczko. Piera Dimon! 9 siły! Pamiętam kiedyś gościu go zagrywał i dał sobie fokusję na cmentarz. Miałem taką sytuację, no. Nawet był z tego... Zrobiłem z tego shorta, jak jeszcze mi się chciało robić shorty na YouTube. Oprawca czarownic! No trochę... Ostatnio nagrody były zapomniane, jeśli chodzi o syndykat. Wiedźmin Szkoły Gryfa. W porządku, no kolejny buff dla Wiedźmina. Śpiewaczka Harfle. Ale co do jakiegoś Selfwundu, ale Selfwund ma inne narzędzia, lepsze do grania niż śpiewaczka Harfle. Wiesz co? No i co, zacznie niby grać teraz? Przemytnik Damian. Aha. Po zagraniu obok okrętu stwórz w tym rzędzie podstawową kopię tej karty? To, aha, to ciekawe nawet. Ty, to możesz dodawać 4 punkty do każdego okrętu? 5 punktów, bo to moje jeszcze zdaje obrażenie. Jeśli tak, to spoko. Ty. Tylko ile masz takich okrętów, co możesz zagrywać? No, w jednym rzędzie, nie? No, Drakar Dimon i Drakar Bojowy to w innych rzędach stacjonują, więc pewnie... No nie wiem, na daleki zasięg tam się rozstawiać z jakimiś jeszcze innymi drakarami. Adept Szkoły Gryfa, piąta siła też, wow, kolejny buff dla Wiedźminów. No to pod tarczy to fituje to, nie? Ten Wiedźmin i ten, okej. Okay. Biedna piechota pieprzona. Czwarta siła. Dobrze, nerfy, Markiza Serenity, spoko, zasłużone. Te buffy takie, nie chcę powiedzieć, że losowe, ale no... Znaczy fajnie, próbułem pchać coś takiego. Dobra, dobra, no. Kapitan Jago, okej, okay, syndykat dostaje po tyłku. Lara Doren, żeby było ją łatwiej zabijać. Dobra. Regis znowu nerf. Dobrze. Rheinfarn buff. Pod gościnność Tusańczyków. Roza i jedna Faratre. Aha. Uff, zniewolenie teraz w nią fituje. Albo kaganie z Vigo. Cohen. Cohen ma mniejszą siłę, wzmocni. To ty... Teraz będzie łatwiej ustawiać te jednostki? Jak go dalej na dwójkę? Co? To jakoś zmieni? Jak oni to policzyli, że większe prawdopodobieństwo będzie, żeby wzmacniać więcej jednostek, jeśli siłę będzie miał drugą, a nie trzecią? No bo to rozumiem, miał być pod buffie go. Kto by chciał nerfić Cohena? Teraz będzie łatwiej jakby, bo ma parzystą siłę, czy co? Jak oni doszli do tego? Zrobili jakieś skrupulatne obliczenia, rozpisali to, rozrysowali wszystko? I wyszło mi, że lepiej będzie, jakbym miał 2 siły niż 3. A, to że większy buff może być. No, no ta, no. Okej, okay, w ten sposób. No dobra, ty. No to kumam. Dobrze, tutaj z czatem dzisiaj sobie robimy ten przegląd. Rodriguez! Buff. Jedna siła, aha, okej. Okay. No, Zikaj, znowu nerf. To będzie tak co sezon? Już tak zostawcie go. Proszę was. Kozioł ofiarny też buffik. Mahakamska kuźnia, 17 prowizji. Bo to teraz buffy dla liderów, aż 4 buffy. 17 prowizji, Mahakamska kuźnia. Ja nie wiem, czy to można mówić o jakimś rekordzie, ale to jest mnóstwo. Kiedy ostatnio jakiś lider miał tyle prowizji? Wow, no chyba, że ma teraz jakiś, ale ja nie sięgam pamięcią. 17 prowizji to jest mnóstwo. Tajny skład 16. Pograć coś krasnolami na pewno. Tajny skład 16 prowizji. Odliczenie też buff i Zatoka Piracka. Trzech liderów syndykatu dostało buffy. Świątynia Melitele, kolejny nerf. 15 prowizji. Jeny. No, nieźle. Zasłużone chyba i tak, no. Kompas na 11. Dobrze, teraz jest bezpieczny. Bo teraz był taki dreszczyk niepewności, czy go znerfią do 9? Czy zbafują do znerfią do 11, czy zbafują do 9, nie?
W lidze nikt nie grał kapliczką? Ale po prostu, no jest to świetna karta, nie wiem. Ja jestem w stanie to zrozumieć, że ludzie chcieli to znerfić. Faktycznie, u nas w lidze nikt tym nie grał. Quacks! Dobrze. Takie karty trzeba nerfić. Znaczy można, akceptuję to, nie? Nie widywałem go często, ale strasznie toksik, nie? Na rakietach ponoć grali świątynie, no. Zatruty miód? Koszt werbunku dostał na plus? Żeby nie grał z Neckerem? Nie no, to grało tylko w tym deku takim memicznym, kombogennym, gdzie się nabijało setki pancerza, nie? No i ja tylko tam to widziałem. Filip! 9 koszt werbunku. Spragniona dama, 6 koszt werbunku. No to faktycznie, Bal dostał... Oj, wybaczcie. Bal dostał potężne nerfy. Roza, minus siła. Tutaj prowizje. 3 prowizje już są na minusie i 1 siła. Roderick to tam chyba nie... Chociaż grywał chyba w Bal. No to tutaj rekompensuje tam niby siłę jedną. No ale i tak, te prowizje... Ciężko będzie to łatać teraz. No. No i tutaj co, buffy dla prowizji, chyba że jest to lider, natchniony zapał. Tu akurat jeden koszt w warunku na minusie to nerf. Passiflora, 13 prowizji. Okej, okay. W końcu Passiflora ma niższą prowizję niż swój lepszy odpowiednik Markiza Serenity, która była Passiflorą w jednej karcie, w jednym ruchu, nie? A nie, że grasz Passiflorę, to łaskawie ci robi jedna kokota, potem musisz coś jeszcze zagrać. To ci się druga dopiero robi. Potem zyskujesz jeszcze 6 coinów. No tutaj wszystko to działo się w jednym ruchu. Nawet było lepsze, bo cię odchudzało z 2 kart. No, to jest absurdalne, nie? Więc porównując to z tym, no to słuszny buff. Desant morski. Spoko, bo w ogóle nie grany. Ty, Keldar też. Słuchajcie, Wiedźmini. Wiedźmini z tarczami KP dużo prowizji dostali. Znaczy dużo buffów. Tutaj prowizja, tutaj siła. No i ten adept, to wiesz, wielokrotnie kopiujesz tego adepta, to spoko, naprawdę. No. Ojojoj, super. Ja bym tym chętnie zagrał, to nie jest najmocniejsze, nie, ale... Ale jest bardzo przyjemne. Taki Necker z tarczami, nie, z Pognerem i z Wiedźminami. Flota upieszczów, buffik. Nie, porońca bafujecie? Nie bafujcie porońca. Co, wy nie znacie kombosa z Addom? Sfariowali? Nie no, przejść na turę! Porońca! Kto zbafował porońca, nie? No skandal! Nie wierzę! Porońca zbafowali? Przejść na turę, Adda z porońcem! Znacie to kombo? Znacie? Oni tak robią, no! teraz to będzie już nie do zdarcia! Mutacja selektywna, najgorsza karta w historii. Nie no, strasznie fatalna wyciągarka, nie? Chociaż no, co 5 prowizji, czy to by się opłacało? Ile to miało? To chyba miał na starcie 7, nie? No i Teges, nie? Shmrings. Nie wiem. Słowo, no może w sumie w jakiejś Neckerze? 4 punkty, jak się czymś zaciągniesz, też się przydaje. Dobierasz sobie mentora na start, nie? Rozważę to w sumie w tym deku z Wiedźminami, jeśli bym robił z Neckerem pod tarczę. Słowo roniczne jeszcze. Trochę buffu dla szmatągłowców. No i też po części dla tych magów, tutaj absolwenci, Shani to też tam grało, więc... A to... Może coś spróbujemy. Abordaż. Była to karta bardzo hypowana, później okazała się mizerna. Teraz na 5 prowizji Rejza może zacznie zaś teraz grać. Ale to w Rejzach nie będzie, bo korsarzy nie ma wielu w Rejzach. Wtedy by to się bardziej opłacało, nie? No dobra, spoko zmiany. Bal znerfiony. Tutaj oczywiście ten syndykacik bardzo mocny był. Ciekawy buffy dla Wiedźminów. Spoko buff dla Quacksa dla mnie. Krasnale trochę miłości otrzymali. No głównym tutaj elementem, dwa takie widzę. Główne składowe tego patcha, tej rady balansu, czyli buffy dla Wiedźminów. Ale to w sumie na drugim miejscu, bo na pierwszym oczywiście nerfy dla Balu, który już teraz nie będzie grany. A co sezon będzie się... Nozikaj, 4 siły i 3 siły, nie? Na zmianę. Dobra, dawajcie znać w komentarzach, jakie chcielibyście zobaczyć tutaj deczki. Wpadajcie oczywiście na streamy. Ja z tym streamem się troszkę nagrywałem na kanał, więc... Mam nadzieję, że w tym sezonie jakieś deczki dla was, tutaj widzowie szanowni z YouTube, zaserwuję. No i co? Dawajcie znać w komentarzach, jak wy zapatrujecie się na zmiany.
co byście tutaj być może zanegowali, co propsujecie, co wam się podoba, co nie. No i tyle, widzimy się live na streamkach i do zobaczenia. Nara.